Pani marszałkini, pani minister, Wysoka Izbo, 767 nowych zachorowań i 50% Polek i Polaków, którzy zostali zaszczepieni dwoma dawkami. Moje pytanie brzmi, co zamierzacie zrobić dalej, abyśmy osiągnęli odporność populacyjną? Bo słowa pani minister opisujące historię już nas nie interesują. Interesuje nas, co będzie dalej, jak skutecznie zachęcić Polaków do tego, żebyśmy w końcu tą odporność populacyjną zdobyli. To jest kwestia naszego zdrowia, naszego życia i naszej racji stanu. W telewizji publicznej codziennie powinny być długie materiały o tym, w jaki sposób się zaszczepić, gdzie są te punkty dostępne, odkłamujące wszystkie fake newsy i antyszczepionkowe brednie. Andrzej Duda powinien wystąpić z orędziem do narodu i powiedzieć tak, zaszczepiłem się i zaszczepcie się rodacy, bo to jest kwestia naszego zdrowia. Ja się nie dziwię, że państwo przegrywacie wojny z antyszczepionkowcami, skoro antyszczepionkowcy są w państwa szeregach. Czyli zacznijcie od siebie, od Rzecznika Praw Dziecka, od posłów i posłanek waszego klubu, którzy straszą szczepieniami, mówią o eksperymencie medycznym. To jest kwestia naszego życia, pani minister. Dziękuję bardzo.